Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Było już około godziny 6 i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zostały odsunięty, a skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. Rozdarcie zasłony jest jak oddzielenie się życia od śmierci. Ta rozdarta zasłona wskazywała na to, że Jezus umarł. I życie jest wchodzeniem w mrok, aby odkryć to, co nowe. Bóg wprowadza nas w ciemność, abyśmy mogli przewartościować swoje życie przed odejściem jeszcze do wieczności. Jezus wchodzi w śmierć, aby zbliżyć się do Ojca. My wchodzimy w śmierć, aby zbliżyć się do Boga, do nieba. I tej śmierci towarzyszą znaki takie jak ciemność, jak rozdarcie, jak ból wewnętrzny. My w wymiarze ducha bardzo często na tej ziemi umieramy. Umieramy na przykład przez grzech ciężki, przez grzech śmiertelny, prawda? To jest ta śmierć duchowa. Śmierć duchowa. Ale to jest przypomnienie ze strony Pana Boga. Uważaj, żeby nie spotkała cię śmierć wieczna, czyli potępienie. Niezwykłe jest to, że Jezus rozmawia z Ojcem w ciemności, rozmawia z Ojcem w bólu. Boże mój, czemuś mnie opuścił? To powinna być także w chwilach ciemności nasza modlitwa. Boże, Boże, czemuś mnie opuścił? Oddaje ducha w ręce tego, którego kocha. Tam, gdzie jest miłość, tam powierzamy swoje życie w ręce tych, których kochamy. Życie składamy w ręce osoby, która obdarowuje nas czułością, ciepłem. Umieranie jest dobre, kiedy otacza nas miłość. Zupełnie inaczej człowiek odchodzi z tej ziemi, kiedy ma świadomość, że wszyscy mu przebaczyli i że odchodzi pośród tych, którzy go kochają. Jak mówił świętej pamięci ksiądz Feliks Folejewski: wtedy nie odchodzisz, gdy odchodzisz. Nie odchodzisz, gdy odchodzisz. Bo gdy są ludzie, którzy Ciebie kochają, pozostajesz z nimi. Pozostajesz w nich. Na Golgocie Jezus jest otoczony czułą, wspierającą miłością Ojca. W ciemności oddaje życie Ojcu. Ciemności trzeba przeżywać z Bogiem, aby mogły zaowocować światłością. Zobaczmy, w ciemności powinniśmy wołać do Boga, prosić, płakać przed Nim, jęczeć, tak jak to widzimy chociażby u świętej siostry Faustyny. I ten płacz, i ten jęk, to wszystko jest modlitwą. Bo tam, gdzie jest ciemność, człowiek pełniej dojrzewa, bo przechodzi przez wielką próbę. Czas bólu, zmagań, odczuwania samotności, a nawet doświadczenia bycia odrzuconym przez Pana Boga, to jest czas ciemności. I ciemność uderza w serce i tego zdarzenia, tego poranienia, z tego poranienia, gdy serce woła Ojcze, wyłania się światło. Zobaczmy tam, gdzie my się modlimy, w ciemności, tam doświadczamy światła będącego Bożą obecnością. Nie może Jezus przeżywać ciemności bez Ojca, bez wypowiadania Jego imienia. Wzywanie imienia Ojca sprowadza światłość. I to imię pozwala Jezusowi na oddanie życia. Trzeba wiedzieć, komu należy oddawać swoje życie. Komu oddajesz swoje życie, tak się czujesz. Tak się czujesz. Albo czujesz się zagubiony, albo odnaleziony. Albo czujesz się spełniony, albo niespełniony. Zobaczmy, spełnienie to jest świętość. Spełnienie to jest świętość. To jest to głębsze życie, w którym już na ziemi smakujemy. I to imię Jezusa pozwala nam na oddanie życia. My się nie obawiamy oddać życia. My się nie obawiamy odejść z tej ziemi. My się nie obawiamy umrzeć fizycznie. Prawda? Nie obawiamy się, bo my wiemy, że Bóg przyjmuje nas w swoje ramiona. Trzeba wiedzieć, komu należy oddawać własne życie. To, komu oddajemy, ma wpływ na to, jak żyjemy. I kiedy wypowiadamy imię Ojciec, jest w nas Jego życie. I to życie nie pozwala nam się ani zniechęcić, ani załamać. Pomyślmy o naszym życiu obecnym. Pomyślmy o tym, że nie znamy dnia ani godziny, kiedy Pan nas powoła do wieczności.